Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Dzień dobry, witamy razem z profesorem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Przed chwilą tutaj nad nami przeleciał śmigłowiec ratowniczy, wyjechały dwie karetki na sygnale. Można by powiedzieć na pierwszy rzut oka, ratownictwo medyczne działa, ale jak sam pan wie, nie zawsze działa. Ma pan dzieci, ma pan wnuki? Co pan myśli, jak słyszy pan o śmierci 2,5-letniej dziewczynki? Mam dzieci, mam wnuki. No, jestem pewnie tak samo przerażony jak wszyscy z nas. Wszyscy, którzy pracujemy w systemie i wszyscy, którzy korzystamy z tego systemu. To myślę, że jestem przerażony. A często pan tutaj na oddziale przyjmuje dzieci? Często karetki pogotowia przywożą dzieci? My jesteśmy klinicznym oddziałem ratunkowym w Centrum Medycyny Inwazyjnej i my generalnie nie przyjmujemy dzieci. To są wyjątkowe sytuacje, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, ale z założenia udzielamy pomocy czy przyjmujemy chorych dorosłych. A jak to jest? Często jest tak, że przywożeni są pacjenci, którzy właściwie nie na oddział ratunkowy powinni trafić, a do lekarza pierwszego kontaktu, na opiekę nocną, weekendową? I tu się będę posiłkował kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, która była przeprowadzona w zeszłym roku. I z tej kontroli ogólnopolskiej wynika, że w niektórych sytuacjach 70, w niektórych 80% chorych leczonych w oddziałach ratunkowych nie powinno trafić w ogóle do tych oddziałów. Powinni ci chorzy być leczeni w podstawowej opiece zdrowotnej i w nocnej obsłudze chorych. To jeszcze zanim o tym porozmawiamy, właśnie o tej opiece nocnej. Panie doktorze, jakie pana zdaniem dolegliwości i symptomy wskazują na to, że powinna nas interweniować karetka pogotowia? Mówię oczywiście w kontekście tego dziecka, tak? Gorączka około 40 stopni, dziecko, brak kontaktu z dzieckiem, długotrwała biegunka, wymioty. Czy to już jest odpowiedni moment, żeby zabrać dziecko karetką, czy jeszcze nie? No sama tak naprawdę pani sobie odpowiedziała. No trudno u małego dziecka o większe symptomy wskazujące na to, że coś się z tym dzieckiem dzieje. Jest pytanie tylko takie, ponieważ to się wszystko dzieje w czasie. Rzadko kiedy jest tak, że nawet 2,5-letnie dziecko umiera w ciągu paru godzin. Jak sami słyszeliśmy, to wszystko trwało parę dni. Jest teraz pytanie, w jaki sposób i gdzie to dziecko wcześniej trafiało. Oczywiście naturalną rzeczą jest, że każdy rodzic bierze i szuka pomocy w. I teraz jest podstawowe pytanie. Bardzo często jest tak, że pogotowie ratunkowe i karetka ratunkowa robi za wszystko. Od poradni, przychodni, po właśnie ambulans, który ma działać i który ma ratować życie i zdrowie. No dobrze, ale słyszymy, rozumiem, do czego pan zmierza, ale słyszymy, że nie pierwszy i nie ostatni raz dyspozytor nie wysyła karetki i potem kończy się to tragicznie. Z czego to wynika? To są nieodpowiednio przygotowani ci dyspozytorzy? Czy, nie wiem, nacisk ich pracodawcy jest taki, żeby ciągle nie wysyłać? Czy może to wynika z tego, że za dużo ludzi wzywa karetkę w sposób nieuzasadniony? No i z tego wszystkiego, co pani powiedziała, to tak naprawdę wynika. Wynika z tego, że nie wszyscy dyspozytorzy wiedzą, co robią i są właściwie wyszkoleni. Są miejsca, gdzie są genialnie wyszkoleni, są miejsca, że wcale tak nie jest. Ale to jest kwestia duże miasto, małe miasto, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. To jest kwestia dyrekcji pogotowia, to jest kwestia szpitala, to jest, przy którym bardzo często jest taka wyjazdowa pomoc, ale to jest również kwestia systemu. I tutaj obijamy się o podstawową rzecz w systemie, mianowicie taką, że system nie tylko ratownictwa, ale podstawowej i nocnej opieki został tak skonstruowany, żeby był płacony z góry. System jest podstawowej opieki, polega na tym, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma wybraną liczbę chorych i za każdego chorego dostaje a konto od 7, w niektórych miejscach do 10 zł. W związku z tym wszystko, co on zaoszczędzi, to jest dla niego. System jest tak skonstruowany, że nie należy wydawać pieniędzy na leczenie i badania. Znaczy, chce mi pan powiedzieć, że pacjent to generalnie byłaby strata, tak? I lepiej nie przyjmować pacjentów, bo jak się już kontrakt raz złapało, to można siedzieć i nic nie robić? No nie chcę tego tak powiedzieć, ale tak jest skonstruowany system. Bo gdyby rzetelnie wykonaną pracę każdy doktor otrzymał
po wystawieniu faktury pieniądze takie, które wydał na leczenie chorego, to odwrócilibyśmy sytuację, która jest w tej chwili. Dzisiaj mamy tak, że jeśli idziemy do jakiegokolwiek usługodawcy, to po wykonanej usłudze płacimy. Do szewca, krawca, czy kogokolwiek innego. A lekarz podstawowej opieki, nocnej obsługi dostaje pieniądze z góry jak konto. No dobrze, ale oprócz lekarzy pierwszej opieki jest jeszcze pogotowie, o którym mówiliśmy, tak? Tam przecież nie funkcjonuje taki mechanizm zarabiania pieniędzy. To dlaczego są tacy dyspozytorzy, którzy nie wysyłają karetki? Przecież teoretycznie dla bezpieczeństwa powinni zawsze wysłać karetkę i przywieźć wam tego pacjenta tutaj do szpitala. No tak, teoretycznie powinno być. Jak sama pani widzi, tak nie zawsze jest. Ale dlaczego tak jest? Odpowiedź jest dość skomplikowana, dlatego że bardzo często, to wynika głównie z raportu NIK-u, karetka robi za wszystko. Jeździ do biegunki, jeździ do wysokiej gorączki, jeździ do dziwnych bólów, ale jeździ również do wypadków. W związku z tym znane są mi przykłady, w których wysłano karetkę zupełnie nie wiadomo po co, a w momencie, w którym wydarzył się na przykład wypadek drogowy, nie było kogo tam wysłać. Lub wysłano zupełnie inną ekipę, która sobie nie była w stanie poradzić. No dobrze, teraz będziemy dyskutować, że system jest nie taki, ale gdzie jest ta słabość systemu? Gdzie są te słabe punkty pomiędzy pogotowiem, opieką taką podstawową, a także szpitalem? Bo jak rozumiem, wy wcale nie jesteście chętni do tego, żeby przywożono wam każdego pacjenta z każdą biegunką. Nie, oczywiście. Wszystkie oddziały ratunkowe zostały zrobione, znaczy stworzone po to, żeby uratować, ustabilizować, postawić wstępne rozpoznanie i przekazać chorego dalej. Taka jest działalność statutowa oddziałów ratunkowych. A w praktyce? A w praktyce leczymy bardzo wiele rzeczy, które powinny leczyć. Po pierwsze, podstawowa opieka zdrowotna. Po drugie, nocna obsługa chorych. Bo chorzy, nie mając możliwości dostania się do lekarza w odpowiednim czasie, trafiają do nas. To raz. A dwa, czasami chorzy wymagają również badań dodatkowych, badań diagnostycznych, których dostępność natychmiastowa jest na oddziałach ratunkowych. I próbują ominąć kolejkę i próbują ominąć niedogodności służby zdrowia, trafiają na oddziały ratunkowe. Przez co oddziały ratunkowe są zapchane, mają bardzo dużo roboty i tak zwanej roboty, którą nie powinny w ogóle nigdy wykonywać. No tak, ale to, że pacjent próbuje gdzieś znaleźć pomoc, temu się jakby nie dziwię. Jak rozumiem, gdzieś tam brakuje pieniędzy w systemie i to się kończy u was tutaj na tym oddziale. Czy one gdzieś wypływają? Przecież to nie jest tylko problem Polski. Wszędzie na świecie są takie problemy. Nie, nie. Mnie się wydaje, że pieniędzy w systemie nie brakuje. Jest tylko zła dystrybucja tych pieniędzy. Proszę popatrzeć. Cały system pomocy przedszpitalnej od zespołów ratownictwa medycznego do bram szpitalnych oddziałów ratunkowych jest finansowany przez budżet państwa. I w zeszłym roku na ten system wydano prawie 2 miliardy złotych. Wszystko, co się dzieje w obrębie szpitala, od bram szpitala i dalej, jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokładnie ile jest oddziałów ratunkowych w kraju? Różne dane, różne rzeczy mówią, od 250 do prawie 300. I na to przeznaczono w zeszłym roku niecałe 0,5 miliarda złotych. Proszę zestawić te dwie cyfry. Prawie 2 miliardy, 1,75 miliarda pomoc przedszpitalna i 2 miliardy i 0,5 miliarda szpitalne oddziały ratunkowe. A tak naprawdę ogromne pieniądze są w podstawowej opiece zdrowotnej. Około 4,5 miliarda złotych to są pieniądze przeznaczone na podstawową opiekę zdrowotną. Ale chyba potrzebną. Czy chce mi pan powiedzieć, że nie wiem, że to jest pakowanie pieniędzy do prywatnych kieszeni i że za dużo tych pieniędzy idzie na podstawową opiekę zdrowotną? Nie chcę tego powiedzieć, bo nie wiem, ile powinno być, ale wiem na pewno, że jeśli doktor, który jest rzetelnie i uczciwie pracuje, wystawiłby fakturę za swoją działalność i przyjmowałby 30-40 chorych, na pewno miałby wielu chętnych do leczenia się u niego, natomiast z całą pewnością byliby doktorzy, którzy by nie zarobili 1000 złotych. No dobrze, ale przecież dzisiaj podstawową opiekę medyczną to organizują no, częściowo doktorzy, częściowo też jest to biznes, tak? Przedsiębiorstwo. Więc co, dzisiaj się nie opłaca leczyć? Opłaca się tylko zdobyć kontrakt? Nie. A ci bezmyślni urzędnicy dają kontrakty tak po prostu po uważaniu? Znaczy, jak dają kontrakty urzędnicy, to nie do końca wiem i nie do końca ten system rozumie. Natomiast mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością za słowa, że gdyby pieniądze szły za pacjentem, tak jak to
obiecano nam lat temu 15, czyli gdyby lekarz, nieważne czy podstawowej, czy nocnej opieki, za konkretnie wykonywaną działalność otrzymywałby konkretne pieniądze i kontraktowanie polegałoby głównie na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdzałby, jak wysoce, jak płatne są poszczególne procedury, a nie płacił kapitacyjną stawkę z góry, to jestem przekonany, że w ciągu roku czasu mamy większość problemów z podstawową opieką zdrowotną załatwionych w tym kraju. A ja już widzę dodatkowe rzesze tysiące urzędników w NFZ-cie, którzy mieliby to weryfikować, którzy zostaną zatrudnieni i będą to pochłaniali kolejne koszty. No być może tak będzie. Nie sądzę, żeby to było potrzebne. Dobrze, teraz minister Arłukowicz oczywiście zapowiada, że będą zmiany w ratownictwie medycznym. Po pierwsze pytanie, czy pan w to wierzy, a po drugie, jakie zmiany pana zdaniem tak na szybko powinny być? Czy wierzę, czy nie, to nie jest kwestia mojej wiary. Ja chciałbym, żeby wreszcie rozmawiano z fachowcami, żeby wreszcie konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej uzyskał dostęp do decydentów. Ja przez lata pamiętam, jak pan profesor Jakubaszko, który był poprzednim konsultantem, w żaden sposób nie był słuchany przez nikogo. Myśmy od lat mówili, że takie problemy będą i one są. Każdy z nas wie doskonale, jak je rozwiązać. Tylko dali Bóg, żeby ktoś raczył nas słuchać w Ministerstwie Zdrowia, które według mnie nie całkiem jest potrzebne, żeby istniało. No tak, ale na razie planów z likwidacji Ministerstwa Zdrowia nie widać. Natomiast jakie są te podstawowe rzeczy, które należałoby zrobić, żeby to jakoś usprawnić? No przede wszystkim tak, usprawnić podstawową opiekę zdrowotną. Połączyć działalność lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej z efektem finansowym. To znaczy po prostu pokazać, znaczy stworzyć taki system, co jest bardzo łatwo zrobić, że nikt nie będzie oszczędzał na podstawowych badaniach. Preferowane powinno być odkrywanie ciężkich chorób. No, proszę państwa, jeśli wszyscy się oburzamy, że ktoś nie wydał 6 czy 10 zł na badanie morfologii, a później okazuje się, że dziecko umiera z powodu białaczki, no to powinien być prosty system, który pokaże, że jeśli doktor wyśle go do szpitala, to będzie za to nagradzany. No. Jest to całkowicie oczywiste. Dobrze, panie doktorze, a co pan radzi rodzicom, którzy martwią się o swoje dzieci i potrzebują pomocy? Jak wzywać pomocy, żeby ona była skuteczna? Przede wszystkim działać odpowiednio szybko i to jest podstawowa kwestia. Nie patrzeć na system, tylko szybko udawać się do lekarza. I nie dać się zbyć? I nie dać się zbyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.